Prawdopodobnie, jeżeli grałeś kiedykolwiek w Arka, to miałeś myśl, czy by nie stworzyć serwera ze swoimi znajomymi. Niestety, gdy w Arku próbujesz założyć serwer ze znajomymi, nie może być on postawiony na 24 godziny, host cały czas musi być online, są większe lagi oraz często tepa twoich znajomych do ciebie, szczególnie jak wchodzisz po jaskinie. Także ja jestem Bolo i dziś pokażę ci, jak stworzyć serwer w taki sposób, abyś nie miał takich problemów oraz na końcu pokażę ci, jak możesz zaoszczędzić 10%. Naszym pierwszym krokiem będzie przejście na stronę Gportal, do której link znajdziesz w opisie. Jest to jeden z najlepszych hostów, jakie znam i sam jeszcze kilka lat temu robiłem własny serwer ze znajomymi właśnie tam. Także przejdźmy do wynajmij serwer. Co fajne, na samym Gportalu nie macie jednej gry, czyli Arka. Macie ich całkiem dużo. Dobrze, no i przechodzimy do tego i kilka osób może zdziwić cena. Dlaczego jest taka duża? Po prostu serwery są takie drogie. Jednakże, w trakcie filmu wytłumaczę ci, dlaczego tak właściwie to nie jest drogie. No ale dobra, powiedzmy sobie, że już od razu się zdecydowałeś, klikasz Order Now, no i masz swój serwer. Dobra, i właśnie stałeś się właścicielem swojego własnego serwera. Powiedzmy, że kupiłeś go na 10 slotów i co tak właściwie teraz musisz zrobić? Musisz ustawić podstawowe statystyki, takie jak drop, exp, oswajanie, liczba ludzi w trybie i kilka pomniejszych rzeczy, które będą bardzo, bardzo przydatne. Pamiętaj o tym, że nazwę możesz dać jaką tylko chcesz. I teraz jedna z najważniejszych rzeczy. Mapę możesz ustawić sobie jaką chcesz. Czy są to DLC-ki typu Genesis 2, czy jest to The Island, czy jest to Ragnarok, Fjordur, no zależy to tylko od ciebie. I ogólnie przypominam, żeby wybrać sobie język polski, bo bardzo dużo to ułatwia. I co, myślisz, że teraz tak będę scrollował i szukał jakichś ustawień? Nie. Jest do tego wyszukiwarka, którą znajdziecie tutaj w lewym górnym rogu. Wpisujecie sobie na przykład Harvesting, Exp, no mamy mnóstwo różnych ustawień na tym serwerze. Jak widzicie, tutaj na dole pisze nam, co to tak właściwie zmienia. Bo niektóre ustawienia w Arku, na przykład cykl dobowy, jest trochę nieintuicyjnie ustawiany. Dlatego pamiętajcie, żeby czytać te opisy. Plusem takiego serwera jest to, że w każdej chwili możesz wszystko zmienić. Jednocześnie może być to serwer Steam Epic, bez modów i na przykład z tribami dwuosobowymi. A potem ci się coś odwiedzi i postanowisz zrobić PvP ze swoimi znajomymi i robić na przykład serwer na modach. To właśnie umożliwia Gportal. Cały czas możesz cokolwiek zmieniać, nieważne co to by było. Ale pamiętaj, że jeżeli pozmieniasz cokolwiek, musisz w prawym górnym rogu zaznaczyć save. Obok tego mamy też dwie inne opcje. Delete save games polega na tym, że po prostu resetujemy wszystko. Wszystko co było się po prostu zmienia. Albo delete all character. Polega to na tym, że wszystkie postacie, które były zapisane na serwerze, po prostu nie istnieją. Można to nazwać po prostu takim wipe'em. Jeżeli zapiszecie grę, w prawym górnym rogu wyskoczy wam komunikat okidoki. Jak widzicie, po lewej stronie w tej zakładce mamy bardzo dużo innych opcji. Kliknijmy sobie teraz coś innego. No jesteśmy teraz w logach. Na czym polegają logi? Raczej wielkiej logiki w tym nie ma. Logi polegają na tym, że jeżeli ktoś coś zrobił, albo serwer się włączył, wyłączył, cokolwiek się takiego wydarzyło, no to będziecie dostawali o tym info. Niżej mamy konsolę. Na czym polega konsola? Jeżeli klikacie sobie tab, to w Arku możecie sobie wpisywać różne komendy i tak właściwie działa to na tej samej zasadzie. Możecie tam banować, kikować, chociażby spatrzeć ile osób gra teraz na serwerze i tym podobne rzeczy. A teraz przejdźmy do jednej z najważniejszych zakładek, jakie tutaj tylko mamy. Możemy tu ustawić wszystkie statystyki. Ile będziemy dostawać, jeżeli klikniemy jeden punkt w HP, ile będą dostawać dzikie dinki, oswojone i tym podobne. Mamy tutaj naprawdę fajnie tutaj rozbudowane i powiedziane, co jest czym. Tutaj na górze mamy taką podpowiedź od Gportala, ile jeżeli damy w coś, to faktycznie tego otrzymamy. Sama ta kategoria jest całkiem fajna do zabawy, można ustawić tutaj sobie naprawdę wiele fajnych rzeczy. Jeżeli chcecie, żeby wasze oswojone dinki biły więcej, to możecie właśnie to ustawić. Jeżeli chcecie być melebobem, to możecie też to ustawić. No, akurat z tym można bawić się dowoli. A teraz przejdźmy do mojej ulubionej zakładki. Jeżeli mnie oglądacie dłużej niż tydzień, to pewnie wiecie, że jestem wielkim fanem modów w Arku. A tutaj na Gportal dodanie modów jest tak proste. Gdyby tak było na jakimś Ark Server Manager, to w ogóle by było super. I jeszcze przed tym jak pokażę ci mody, zasubskrybuj kanał, bo brakuje nam naprawdę niewiele do 3000 subskrypcji, dzięki. Jak widzicie, ja tutaj mam dodane mody, dlatego że grałem tu na ostatnim streamie. Ale teraz pokażę wam, jak łatwo dodawać te mody. Nie dość, że podpowiada wam obrazek, który jest tutaj, to nazwa też jest bardzo intuicyjna. Dlatego wpisujemy sobie chociażby Arkomatic, czyli to jest taka modyfikacja, która dodaje nam trochę lepszy piec i fabrykator i kilka innych rzeczy. I zobaczcie, jak łatwo to się dodaje. Klikamy install i mamy to. Wystarczy tylko włączyć.
Jeżeli teraz ponownie uruchomimy serwer, modyfikacja normalnie znajdzie się u nas na serwerze. Przejdźmy sobie teraz takie opcje jak auto update. Oczywiście miejcie to włączone, bo inaczej możecie mieć lekkie problemy z tym serwerem, dlatego to musi być zawsze włączone. Dalej mamy backup. Backupy to coś w rodzaju przywrócenia poprzedniej wersji. Powiedzmy, że eksperymentujesz sobie ze znajomymi z jakimś modem. Na przykład chcecie wgrać jakiegoś moda, który trochę zmieni mapę albo rozgrywkę, no chociażby coś takiego. To przed tym robicie takiego backupa. Dzięki temu, jeżeli na przykład wam się to nie spodoba, a zmiany mogą być nieodwracalne, to wtedy właśnie zostaną odwracalne i będziecie mogli wrócić po prostu do tej wersji, w której został zrobiony backup. I teraz kolejna super zakładka, z której osobiście sam korzystałem, jak miałem swój serwer. Polega ona na tym, że możecie dodać po prostu swoich znajomych, aby mogli też włączać serwer, edytować go, no robić cokolwiek. Także, jeżeli płacicie sobie za ten serwer, to wasz znajomy może doładować wam pieniądze. Oraz pamiętajcie, że jeżeli dodacie takiego znajomego, to w każdej chwili możecie go wyrzucić, w każdej chwili możecie nadać mu wyższe lub niższe uprawnienia, możecie z nim zrobić cokolwiek i cały czas kontrolujecie, co on tak właściwie robi. Dlatego pamiętajcie, nie dawajcie tego dostępu jakimś losowym osobom. Dalej mamy support. No co by się tu rozwodzić, tworzycie sobie etykietę i w sumie tyle. Pamiętacie, jak na początku mówiłem wam, że tak właściwie nie płacicie 100% ceny? Możecie zapłacić 90% ceny, dlatego że jeżeli wejdziecie z mojego linku, dostaniecie po prostu 10% zniżki. Także jeżeli weźmiecie sobie tą najczęściej braną opcję, zapłacicie o 1 euro mniej, czyli gdzieś w okolicach 5 zł, bo jest to 1 euro z jakimiś groszami. Na pewno ktoś z was powie, że to może być drogo, jednakże pamiętaj, że to nie tylko ty możesz płacić za serwer. Jeżeli gracie sobie w 10 osób, możecie rozłożyć sobie tą płatność na 10 osób. Dzięki temu wyjdzie wam po około 1 euro. Bo tak szczerze, powiedz mi widzu, czy w tych czasach kupisz coś za około 5 zł? Tutaj na dole mamy napisane jeszcze dużo różnych rzeczy, które warto wiedzieć, dlatego polecam sobie je teraz przeczytać. Ale powiedzmy sobie, że nie chcesz robić serwera na te 10 osób, tylko chcesz na 15. Dlatego klikasz Create Your Own Config i tam możesz sobie wybrać, co tak właściwie chcesz. Czy ping ma być z Niemiec, czy z Wielkiej Brytanii. I teraz fajna opcja. Jeżeli wybierzesz tą 3-dniowy serwer, na przykład na 15 osób, albo coś takiego, to wtedy wyjdzie ci on bardzo, bardzo tanio. A ty będziesz mógł sobie sprawdzić, czy tak właściwie pasuje tobie i twoim znajomym taki serwer. I pamiętajcie, że im wyższą opcję wybieracie, tym po prostu statystycznie mniej płacicie. No tak bywa często w marketingu. Ale zobaczcie teraz, że cena za 25 slotów na 30 dni to zaledwie 18 euro. To wychodzi mniej niż 1 euro na głowę. A ze zniżką będzie to jeszcze mniej. Dlatego pamiętajcie, jeżeli gracie sobie normalnie ze znajomymi, to polecam wam użyć tego hostingu. Dlatego, że macie tu 10% zniżki i jest najbardziej przejrzysty, jaki tylko znam. Na ekranie pokazują ci się teraz filmy, które polecam ci obejrzeć. Ja już będę leciał. Subskrybuj kanał. Cześć!